Witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy sprzątać moją szafę. Po kuchni prosiliście o szafę, także przychodzę do Was, będziemy sprzątać. Wszystko mam już, no może nie przygotowane, ale jestem gotowa do robienia tych porządków. Jeśli chodzi o tą szafę, to jest to szafa z IKEA, jest to system PAX. Ja mam tutaj jakby jedną część metr i jedną pół metra, bo tyle się maksymalnie mieści tutaj do drzwi. Także jest to szafa złożona jakby z dwóch modułów. Te szafy PAX są bardzo fajne, bo możecie je jakby modyfikować na bieżąco. Tak naprawdę każdy może stworzyć inną kombinację. Dobieracie sobie półki, dobieracie szuflady, co tylko chcecie. Jest naprawdę wielki wybór i ja tak naprawdę na początku miałam na przykład w tej części dwa drążki, a później ten jeden dolny drążek zamieniłam na szuflady i uważam, że to był super wybór, bo mam teraz wszystko lepiej zorganizowane niż tylko powieszone na dwóch drążkach. Także tak naprawdę ta szafa się zmieniała wraz z tym, jakie potrzeby miałam, bo na początku nie wiedziałam jeszcze, jaki system mi się sprawdzi, także po jakimś czasie dokupiłam właśnie szuflady i myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Zacznijmy może od tego, jak ta szafa w tym momencie wygląda. O, ja mam jeszcze oświetlenie. Nie jest najgorzej, słuchajcie. Ja już mówiłam na Insta, że nie jest najgorzej, bo ja co jakiś czas w tej szafie układam, bo no nie oszukujmy się, nawet jak ja dzisiaj posprzątam, to tak nie będzie wiecznie. Nie jest najgorzej, bo bardzo dużo rzeczy jest powieszonych. Jest tutaj parę rzeczy, które leżą, jakieś torebki. O tych szufladach nawet nie mówię. Ale chciałabym dzisiaj po prostu zainspirować Was do tego, żeby w swojej szafie coś poukładać, sprawdzić rzeczy. Bo ja, słuchajcie, przed tymi nagraniami przymierzam chyba 7 par spodni i mieszczę się w 3. Także moje ulubione dżinsy, które są tutaj z Top Shopu, muszę niestety wyjąć z tej szafy. Znaczy na razie je zostawię, ale będę musiała je komuś oddać, bo są po prostu za duże. I to nie lekko za duże, bardzo za duże. Więc jedyne dżinsy, takie typowe dżinsy, które się mieszczą, to są te, które mam na sobie i kupiłam je w Reserved. Pokazywałam Wam je jeszcze przed zamknięciem sklepów. To był mój ostatni zakup i one wtedy były jeszcze ciasnawe. Muszę przyznać, że wtedy jeszcze czułam taki opór, a teraz są jakby, wiecie, po praniu, więc w swojej formie, ale już nie czuję żadnego oporu, więc są akurat. Także przyjrzyjcie wszystkie swoje rzeczy, przymierzcie te spodnie, czy są dobre, czy są za duże, czy są za małe. Jeżeli z kolei coś jest za małe, to niekoniecznie musicie to wyrzucać. Ja wychodzę z założenia, że można sobie trochę rzeczy odłożyć. Jak schudniemy, to wiecie, się przydadzą. Ja na przykład tak zrobiłam, część rzeczy odłożyłam, na przykład letnie sukienki, w które się nie dopinałam w biuście, a bardzo mi się podobały, zostawiłam, bo wiedziałam, że kiedyś w końcu schudnę i ta sukienka na przykład może mi się przydać. Także chciałabym Was po prostu zainspirować do tego, żeby przymierzyć te ubrania. I tak nie ma za bardzo dużo rzeczy do roboty teraz w domach, bo musimy w nich siedzieć, więc można sobie poprzymierzać koszulki, sukienki, spodnie, spódnice, wszystko tak naprawdę. I oprócz tego, że chciałabym Was zainspirować do tego, żeby przejrzeć właśnie ubrania, to chciałabym Was zainspirować tym, że dzisiaj je ułożę tak naprawdę estetycznie. To znaczy będzie poukładane kolorkami, tak wiecie, żeby nacieszyć oczy, bo nie ukrywam, że zawsze chciałam mieć taką szafę. Jak oglądam Pinteresta, to po prostu czasami marzę o takich ładnie poukładanych ubraniach, ale nigdy mi się nie chciało tego robić, nie chciało mi się, nie miałam czasu. Teraz tego czasu jest pełno, więc dzisiaj na koniec będą pięknie poukładane ubrania i to Was zainspiruje, żeby u Was zrobić to samo. Także jeżeli to zrobicie, to oznaczcie mnie na Instagramie. I co, zabieramy się do roboty. Jeśli chodzi o drugą część, to tutaj nie ma za dużo rzeczy. Jest trochę, wiecie, tak powrzucane wszystko. Tutaj mam szufladę ze spodniami. Tutaj też. Także nie ma tego jakoś bardzo dużo. Ja nie mam jakoś dużo ubrań, ale ja po prostu lubię swoje ubrania, więc je noszę na okrągło. Jeżeli chodzi o to, od czego zaczynamy, to ja nie jestem za tym, żeby wyjmować wszystko naraz. Już to Wam mówiłam przy porządkach w kuchni. Ja wtedy jestem przytłoczona, od razu mi się odechciewa sprzątać i po prostu widzę jeszcze większy bałagan niż powinien być. Więc ja to wyjmuję partiami. Najpierw zajmiemy się tą częścią. Ja już te ubrania tak naprawdę przeglądałam kilka dni temu, także ułożymy je kolorystycznie. Także tak, zdejmujemy to, wyjmujemy tu
tutaj rzeczy i układamy kolorystycznie. Jeszcze jedno ważne info to jest to, że zamówiłam te wieszaki, mówiłam wam na Instagramie, ale niestety one się, słuchajcie, różnią. Nie wiem, czy to jest to? Tak. One się różnią niestety od tych z IKEA, więc jest zdjęcie, że to są te z IKEA, a to nie są te z IKEA. Różnią się tak naprawdę delikatnie ostrzejszym może zakończeniem tutaj. Te z IKEA są minimalnie większe i mają prosty ten, a te mają, widzicie, taki łabądek. Ale nie ma to większego znaczenia, wygląda to tak samo, więc się nie przejmuję. I tak, wieszaki zamówiłam na Allegro, bo z IKEA przez jakiś czas były niedostępne. 10 sztuk za 10 zł, coś takiego. Więc też myślę, że spoko cena. No i wszystkie wieszaki chcę takie mieć. Tutaj jeszcze jest parę tych drewnianych, więc je wymienimy i będą jednolite. Także dobra, zabieramy się do roboty, bo czas leci, a ja chcę już tutaj mieć czyściutko. Wydaje mi się, że całkiem niedawno tutaj przecierałam, także ciekawe. Okej, zapomniałam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie zaraz będę odkręcać tą półkę, ponieważ domówiłam jeszcze jedną szufladę, ale taką cieniutką, specjalnie na moje stroje do ćwiczeń, ale i tak teraz jakby, widzicie, to się nie równa ze sobą, więc podniesiemy i będzie dosłownie taka sama, tylko szersza szuflada tutaj. Także zaraz idę po wkrętarkę i robimy tutaj małą rewolucję. Dobra, może najpierw wykręcimy tą półkę, a potem zobaczymy, które trzeba wyjąć. O, czy ja się tam dostanę? To jest dobre pytanie. Powiem wam, że może być ciężko i dopuszczać w śrubokręta, bo nie chcę wyjść ten... Nie chcę wyjść śrubka. Hip hura, żeby to tylko nam nie spadło. Jak to zrobić? Chyba jednak muszę jakoś wyjąć tą szufladę. Bo się nie dostanę do tych śrubek z tyłu, nie? Alice, co ty sobie wymyśliłaś? No bo jak wyjąć tą szufladę? Niech mi ktoś pomoże. Ale spokojnie, dam radę. Uwielbiam skręcać meble z IKEA. Więc jakoś to... Ups. Zepsułam? Nie, nie zepsułam. O, świetnie! Śrubka mi spadła! Fuck! Dobra, jest na dole, jakoś ją wyjmę. Nie wierzcie za mi przykłady, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tak to jest właśnie, jak kobieta coś wymyśli. O! Przecież ćwiczysz, Alice! Dajesz! Jak to wyjąć? Też dobre pytanie. Dobra, już wiem. Górą. Wyłączyłam was na chwilę, ale szuflada już też jest zamontowana z powrotem, także bierzemy się za nową. Jest to taka półka komplement, która... taka taca właściwie, no to co widzieliście obok. Okej, więc teraz trzeba pomyśleć, na jakiej wysokości mają być... Aha, to trzeba wyjąć. Tylko czy ja to wyjmę? Tam to też gdzieś spadło. Nie, no po prostu... Trudno, najwyżej tej półki nie będzie. Dobra, przechodzimy do montażu tej tacy. Oki. No to jest akurat banalne. I szyna jedna gotowa i robimy drugą i stawiamy. Dobra, mamy szyny. Ale to nie wszystko, bo na to mam coś jeszcze. Kupiłam na to taką podkładkę, żeby tutaj się nic nie ślizgało. Idealnie, słuchajcie. Super. A nawet jak nie będę później chciała na przykład przechowywać tutaj tych moich strojów do ćwiczeń, to mogę tutaj przechowywać jakieś, wiecie, inne rzeczy, jeżeli chodzi o biżuterię. No dobra, słuchajcie, gotowe. Zamontowałam z powrotem półkę, więc możemy się zabierać za układanie ubrań.
skończyłam. Myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. Co prawda tutaj te wszystkie t-shirty są niewyprasowane, no to akurat tak jest. Ale wszystko jest ułożone kolorami i naprawdę ekstra to wygląda, podoba mi się. O, może podejdę bliżej i wam pokażę. Także nie układałam, nie wiem, koszulki, koszule, bluzy, tylko kolorystycznie, bo ja zazwyczaj mam tak, że no sięgam po koszulkę, no to wtedy wiem, że białe są tutaj. Ciekawe, jak długo to tak zostanie. Ale wygląda naprawdę super, jednolite wieszaki, kolorki, nie jakoś super dokładnie, ale wiecie, róże z różami, tutaj takie zielono-miętowe, niebieskie, paski czarne. Miałam jeszcze tutaj dwie sukienki, które wisiały, ale stwierdziłam, że chcę tutaj położyć torebki, więc one by przeszkadzały te sukienki, bo by wisiały do samego dołu. Także tak, tutaj będą torebki, teraz ułożymy sobie stroje do ćwiczeń. Bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Dobra, tutaj są wszystkie moje stroje, teraz tak wrzucone, ale są wyprane. Także zabieram się za układanie. Jak widzicie, trochę tych zestawów mam. Jeżeli chcecie sobie kupić jakieś te leginsy, to zostawię wam, czy tam góry, to zostawię wam informacje w opisie. Na kod Alice macie minus 10% zniżki. Kod jest cały czas ważny, tylko czasami jest mniej, czasami więcej rabatu. No i tak, ja uwielbiam te stroje od Strong Pointa, ponieważ są piękne, są dobre jakościowo, po każdym praniu wracają do swojej formy, nie rozciągają się na stałe i są po prostu bardzo wygodne, nie niszczą się po praniu, także mam trochę tych zestawów, także to już jest chyba moje uzależnienie, ale sami zobaczcie, jakie te kolory są piękne, a jest ich jeszcze więcej na stronie, także każdy coś dla siebie znajdzie, są topy, są bluzki na długi rękaw, o, tak jak tutaj widzicie, także ja polecam. Nigdy w życiu nie miałam tak dobrego stroju do ćwiczeń. No i teraz sobie ułożymy w tej szufladzie te stroje. Też możemy w sumie to zrobić kolorystycznie. Jeżeli chodzi o to, jak ja składam stroje, to już wam pokażę. Składam na pół, szwy równo ze sobą, to zaginam do środka i składam tak na trzy. I super. Wow, idealnie wszystkie zestawy się zmieszczą. No nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zestawów mam już. Szok. Nie wiem tylko, jak złożyć koszulki, bo normalnie składam je mniej więcej tak, czyli o, po prostu rękawki do tyłu, ale chyba się tak nie zmieszczą, więc muszę zrobić tak. Chyba, że w kosteczkę złożę, o i wtedy by było tak, może tak lepiej. Wiecie, zawsze jakiś zestaw będzie w praniu, więc też to będzie inaczej wyglądało w praktyce. No i tu na przykład mi zostaje wtedy ten czarny jeszcze stanik, no ale jak już tak układamy perfekcyjnie, no to mogę zrobić co najwyżej tak. Tylko mnie to drażni wtedy, że nie jest tak jak tam, gdzie reszta rzeczy. No wygląda to czadowo. No także złożyłam te koszulki w pół, tutaj są staniczki. Jakby to poukładać? Może jakoś inaczej jeszcze można to złożyć, żeby się wszystko zmieściło. Nie no, ale te leginsy wyglądają tak czadowo. Więc bym je zostawiła. Dobra, wyjęłam ten stanik, bo mnie drażni po prostu, jak to wygląda. Więc i tak zawsze jedna rzecz będzie w praniu, więc albo jeden cały zestaw będzie w praniu, albo na przykład właśnie jeden top. Także nie ma się czym przejmować, ale wow, jak to wygląda, jak z Pinteresta. Uwielbiam tak ułożone rzeczy. No jest to piękne, nie powiem. No i moje po prostu cudeńka. Musiały mieć swoją szufladę, no nie ukrywajmy, skoro ma się taką kolekcję, to trzeba jakąś ładnie ją ułożyć, a nie zmiętolone w szufladzie. Także ja o moje strągi dbam, piorę je wszystkie razem, rodzinką. Teraz sobie mogą, wiecie, tutaj leżeć, a rano przychodzę i mogę sobie zdecydować, jaki dzisiaj mam ochotę założyć kolor. Myślę, że dzisiaj będzie to ten albo ten, bo to są te nowości. A dzisiaj trening robię wieczorem. No, przymierzymy.
do Was, musiałam przerwać nagrywanie, bo rozładowała się bateria, także postanowiłam kontynuować, a bateria się ładowała. Dużo Was nie ominęło, bo tak naprawdę tylko chyba dwie półki poukładałam poza kamerami. I zobaczcie, jak to pięknie wszystko tutaj wygląda. Zaraz Wam powiem, co, gdzie i dlaczego. Jak widzicie, na przykład tutaj poukładałam ubrania tak trochę luzem, że spodnie są, wiecie, mogłoby tutaj się po prostu dużo więcej zmieścić, ale prawda jest taka, że ja nie mam aż tylu ubrań i mogę sobie pozwolić po prostu na to, żeby one były tak fajnie ułożone, a nie wszystko upchane, bo gdybym tak naprawdę poupychała wszystko, co mam, to zmieściłabym się albo w tych trzech szufladach tutaj, albo w tych trzech półkach, poza tą drugą częścią oczywiście. Więc postanowiłam to jakoś tak ładnie wyeksponować. Dobra, także pokażę Wam teraz, jak wszystko wygląda z bliska. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda. No i tak, jak widzieliście, już tutaj poukładałam wszystko kolorystycznie. Wypadałoby pewnie to wyprasować, ale nie przesadzajmy. Może jak mi się będzie nudziło któregoś dnia, to się na to zdecyduję, ale ja zazwyczaj prasuję ubrania przed ich ubraniem, więc to mi wystarcza, że jest w ogóle jakoś kolorystycznie ułożone. Niżej mam trzy torebki, tutaj jest moja torebka Bigordi, tutaj jest torebka, którą dostałam, muszę tą folię zdjąć, torebka, którą dostałam w paczce od Nakomi. Tutaj jest ta moja mała torebeczka, którą bardzo lubię. I ja tutaj wystawiłam, bo one są ładne, po prostu dlatego. Niżej mamy szuflady i w tym tą nową, którą jak widzieliście zamontowałam. Super, że się na to zdecydowałam. Ekstra to wygląda, naprawdę. Jestem tak pozytywnie zaskoczona. Jeszcze, wiecie, akurat wszystko się mieści, wszystkie zestawy, które mam, także bardzo fajnie. Będę mogła teraz, wiecie, z przyjemnością podchodzić i nie ma, że nie ma treningu. Trzeba robić. Z taką piękną szufladą musi być trening. Niżej mam pościele, ale tylko trzy, bo jak widzicie, trzeba tą szufladę poprawić, ona się tak trochę zarywa. No pościele dlaczego? No bo jest tutaj sypialnia, jest łóżko, więc jak będę chciała zmienić pościel, to mogę którąś sobie wybrać. Oczywiście resztę poszewek mam w pralni, ale tam już też ich było dużo, więc wybrałam trzy, które dosyć często zakładam i po prostu włożyłam tutaj do szuflady. Mam tutaj też moje gumy do ćwiczeń. Także tak, tutaj mamy coś takiego. Niżej mam takie kosze organizacyjne i tam są skarpety, piżamy, biustonosze, wiecie, wszystkie takie rzeczy, które nie wyglądają estetycznie, więc nie będę tego pokazywać, bo to akurat nie wygląda estetycznie, bo po prostu, wiecie, skarpety są w jednym pojemniku, piżamy w drugim i tak dalej. Niżej mam swetry. Normalnie pewnie bym schowała te wszystkie swetry próżniowo, bo zawsze tak robiłam, ale teraz jak mam całą szafę dla siebie, no to nie oszukujmy się, że tego miejsca mam bardzo dużo i nie muszę tego chować, więc tutaj po prostu poukładałam sobie te swetry tak luzem. Na samym dole mam kosz i w tym koszu są wszystkie jakieś takie plecaki, torby, nerki. Tutaj mam takie organizery podróżne. No fajnie, miałam ich używać, ale na razie nie można podróżować. Także to jest kosz na wszystkie tego typu rzeczy. Na samym dole najmniej widoczny, ale bardzo praktyczny. Więc jak będziecie sobie kiedyś robić szafę PAX, zróbcie sobie taki kosz na właśnie takie torby. To jest ekstra. Także tak wygląda pierwsza część mojej szafy. U góry mam walizki, tą moją jedną, druga, ta większa jest w pralni, a ta druga jest od Nakomi, także mam aż trzy walizki, ale te dwie są mniejsze, takie kabinówki i tutaj się mieszczą. W drugiej części u góry mam jeszcze jedną torbę, tutaj mam swetry takie szare i jeden różowy, tutaj moje bluzy z PLN Lala. A tutaj spodnie, jak widzicie, jest ich tutaj 2, 4, 6 par. Jedne to są boyfriendy, ich jeszcze nie mierzyłam, także muszę sprawdzić. Te są chyba dobre, ale mają bardzo długie nogawki, więc musiałabym je skrócić. No i tutaj mam czarne spodnie, tak jak Wam mówiłam, niektóre są już za duże, więc później coś tam z nimi zrobię. I na sobie mam jeszcze jeansy, no te akurat są dobre, także na razie tak tutaj to wygląda. Tutaj mam jakieś zapachy, większość z Zary, jak widzicie, bardzo lubię ich zapachy, tak naprawdę te wszystkie z tyłu to jest Zara. A tutaj mam Chloe, tutaj duże, tu małe i te małe są z takiego zestawu. Tutaj mam tą tacę, co zamontowałam obok, ona już była wcześniej i tutaj mam swoją biżuterię.
Prosiliście o kolekcję, to jest cała moja kolekcja. Ja nie mam dużo biżuterii, tutaj moja opaska, kolczyki, naszyjniki, zegarki, takie wiecie, jakieś opaski do włosów i tak dalej, więc nie mam tego dużo. Jakoś tak, nie wiem, nigdy nie skupiałam się na biżuterii, a może powinnam. Także tutaj jest taka szuflada na biżuterię i w tych szufladach mam resztę rzeczy. Tutaj włożyłam te sukienki, które na początku wisiały obok. Niżej mam resztę jakby spódnic, spodni takich bardziej materiałowych. To jakaś spódnica, sukienka. I tutaj włożyłam jeszcze spodnie, które są na mnie na pewno za duże, więc no później ich tutaj już po prostu nie będzie. A niżej w tej szufladzie mam dresy, jakieś takie koszulki na ramionczka, krótkie spodenki, spódniczkę i tutaj jest trochę koszulek, które noszę rzadziej, albo takie, które mogą się pobrudzić, że na przykład jak wiecie, będę sobie robić samoopalacz, to wiem, że którąś z tych koszulek mogę użyć i może się zniszczyć. A na samym dole też mam kosz, ale w tym koszu są szale. Tutaj akurat są trzy szale, ale nie miałam nigdy jakiegoś takiego miejsca na nie, więc w sumie fajnie to się sprawdza. I tak jak widzicie, nie mam za dużo tych rzeczy, fajnie to się rozkłada w szafie, nie jest wszystko upchane, jest przejrzyście, wiadomo gdzie co jest i całkiem ładnie to wygląda, także jestem zadowolona, zobaczymy ile to się utrzyma. To znaczy wiecie, wieszaki się utrzymają, co najwyżej kolory pewnie mogę pomieszać, jak nie będę ładnie odkładać. Stroje też raczej będę odkładać na miejsce, bardziej kwestia pewnie tych półek tam, no ale postaram się to utrzymać. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o porządki w mojej szafie. Dajcie koniecznie znać, czy wy już takie porządki robiliście. Jeżeli nie, to zachęcam do zrobienia. Potem prześlijcie mi jakieś fotki, oznaczcie mnie na Instagramie. Chętnie zobaczę, jak to wygląda u was przed i po, więc zróbcie zdjęcia przed i po. Ja też wam zrobiłam. I to jest w sumie już ostatnia rzecz, którą miałam w domu posprzątać. Posprzątałam kuchnię, pralnię, szafę. Wszystkie pokoje są tak naprawdę czyste. Jedyna rzecz to okna, ale czy mi się chce te okna myć? No nie. Także skończyły mi się już rzeczy do sprzątania, wszystko w mieszkaniu wygląda perfekcyjnie i co dalej? Trzeba nabałaganić i zacząć od nowa? Nie wiem, w każdym razie fajnie, że wykorzystałam ten czas, który mamy w domu właśnie na takie generalne porządki w szafie, w kuchni i w innych miejscach. Dajcie znać, co jeszcze wam zostało, czy może też już skończyliście porządki. Teraz bez wyrzutów sumienia możemy zająć się po prostu odpoczynkiem czy innymi obowiązkami. Jak zapewne wiecie, w pralni też mam szafy i tam wiszą wszystkie kurtki, płaszcze, jakieś ramoneski, dlatego one tutaj się nie pojawiają, żeby ktoś się nie zdziwił, że nie mam, nie wiem, jakichś marynarek i tak dalej. To wszystko wisi tam przy kurtkach, więc po prostu nie musi mi to zajmować miejsca w szafie. No i tak, ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, także buziaki, do zobaczenia, pa! Together you and I, we vibe in love.